A kiedy nagle przyjdą nocą, gdy będziesz we śnie, nie skarlaj, bo się wchodzą, nie poddawaj się. Królami oni, pionkiem ty, takie reguły są waszej gry. Czerwona armia przeciw białym na śniegu we krwi. Królami oni, pionkiem ty, takie reguły mają wasze gry. Czerwona armia przeciw tobie na śniegu we krwi. Na śniegu we krwi. Na śniegu we krwi. Na śniegu we krwi. Funkcjonariusze bezpieki pisali prace magisterskie o jego działalności, a tropili go nawet po śmierci. Był szykanowany i poniżany. W komunistycznej Polsce każdy mógł być figurantem. Kryptonim Prorok służby nadały prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Odkąd tylko został biskupem lubelskim, donosiciele spisywali każdy jego krok. Traktowali go jak największego wroga PRL. Przywódcy Polski Ludowej, w myśl leninowskiej zasady, że wiara to opium dla ludu, wydali decyzję o zniszczeniu kościoła wszelkimi metodami. W 1953 roku pokazowy proces kurii krakowskiej. Prokuratorzy postawili duchownym zarzuty szpiegostwa na rzecz amerykańskich imperialistów oraz handel dolarami i złotem. Wyrok z góry zaplanowany. Kara śmierci dla księdza Lelito. Wyrok wykonano. Prymas Polski internowany 25 września 1953 roku. Bez sądu. Wystarczyła uchwała rządowa. Bierut zabiegał osobiście o zgodę Moskwy na aresztowanie prymasa, ale Stalin był przebiegły. Zwlekał. Stefana Wyszyńskiego uwięziono natychmiast po śmierci radzieckiego wodza. Bez winy i wyroków, więziony mimo choroby płuc, pod stałą obserwacją konfidentów, pozbawiony kontaktu z bliskimi i ze swoimi wiernymi. Po 3 latach uwolniony nagle. Towarzysze Kliszko i Bieńkowski osobiście odwieźli prymasa do Warszawy, do pałacu przy ulicy Miodowej. Cud uwolnienia. Warszawiacy modlili się 3 lata pod tymi oknami. Za plecami prymasa tajny współpracownik bezpieki, pseudonim Henryk, czyli ksiądz Goździewicz. Od kilku lat sekretarz osobisty, pozyskany szantażem i solidnie wynagradzany. Teczka kardynała Wyszyńskiego. Figurant znaczy osoba rozpracowywana. Ktoś, na kogo szukano sposobu, by pozyskać, zniewolić, zniszczyć jego autorytet. Zbierano najdrobniejsze informacje, budowano charakterystyki, wyszukiwano najsłabsze punkty tego świętego człowieka.
Walka z Kościołem. Zadanie specjalne 4 Departamentu MSW. Sztab ludzi rozpracowywał całą rodzinę prymasa, jego krewnych, wszystkich kuzynów i ich bliskich, przyjaciół czy przygodnych znajomych. Polowano na każdego, kto mógł cokolwiek wiedzieć o życiu prymasa. TW Słowacka sugerowała intymne kontakty z siostrą zakonną, tylko dlatego, że była znajomą prymasa. Nazywał ją, żartując z jej rudych włosów, ta ryża z Paryża. Donos kolportowała SB w zakonie, wywołując zgorszenie. Teczka ewidencji operacyjnej głowy kościoła. Coraz wymyślniejsze plany operacyjne, wciąż doskonalone metody działania. MSW zalecało zwiększyć ilość źródeł informacyjnych, czyli zatrudnić jak najwięcej donosicieli, by niszczyć autorytet prymasa, biskupów, skłócać episkopat. SB szukała haków na każdego, kto pojawiał się w kurii. Ponad rok obiektem rozpracowywania był elektryk. Dano mu w końcu spokój, bo nie znał się na urządzeniach podsłuchowych. Codziennie przez ćwierć wieku filmowano z ukrycia wszystkich przechodzących przy bramie kurii. To właśnie film operacyjny. Cyrk to kryptonim nadany kurii, a zdjęcia z kamery zainstalowanej w samochodzie. Rozpoznawane osoby poddawano dokładnej inwigilacji. SB zbierała zapisy każdej wypowiedzi prymasa. Szczególnie kontrolowano kontakty z młodzieżą. Nawoływał, przestrzegał młodych: nie bierzcie udziału w zebraniach bezbożnych. Nie bierzcie do ręki pism wrogich Bogu. Pielgrzymowanie kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Wielka nowenna. Intencja prymasa: zjednoczyć wiernych, budzić nadzieję w zniewolonych Polakach. Milicja, wojsko, SB rewidowali samochody przewożące prymasa i obraz. Wreszcie aresztowano sam obraz. Akcja Oskar, kryptonim walki Departamentu 4 MSW z kultem maryjnym głoszonym przez prymasa. Rozpisano tajny konkurs wśród współpracowników MSW na paszkwile antymaryjne. Autorzy fachowych donosów na Matkę Boską: filozof, prawnicy, jezuita. Za deprecjonowanie kultu Matki Boskiej i tych, co jej służyli, MSW przyznało nagrody za akcję Oskar, średnio w wysokości 2 pensji polskich. Zanim poznaliśmy księdza Wyszyńskiego, już stałyśmy się tak zwaną ósemką. A ósemką dlatego, że zaczęło się od 8. Bo ja prowadziłam grupy, takie katolickie grupy. Na zorganizowane zło trzeba odpowiedzieć zorganizowanym dobrem. Ta grupa konsekrowanych dziewcząt chroniła prymasa. Były jego pomocnicami, archiwistkami, lekarkami, kierowcami. Thank you.
takiego księdza prymasa znałam. Właśnie takiego dostojnego, bardzo mądrego, przekazującego nam te wartości, które właśnie których nie mogliśmy nigdzie indziej znaleźć, bo wtedy ambona to było takie właściwie takie medium jedyne w kościele, gdzie można było usłyszeć prawdę, gdzie można było zaczerpnąć to, co potrzebne młodemu człowiekowi, żeby mógł ukształtować swoje młode życie. SB podjęła zaplanowaną na lata akcję niszczenia ósemek. Metody operacyjne, ciągłe śledzenie, szkalowanie, pomówienia. Rzeczywiście kochałyśmy księdza prymasa i uważałyśmy, że warto życie poświęcić, żeby właśnie pomóc Kościołowi w Polsce w ten sposób, żeby pomóc ojcu, żeby być do dyspozycji. No w końcu udało nam się nagrać. Nawet wierni w kościele nieraz źle na nas patrzyli, jak z tym magnetofonem z głośnika po prostu zbierałyśmy głos ojca. Natychmiast się to ściągało. Bardzo wiele z tych tekstów ojciec autoryzował. Pilnowałyśmy tego, prosiłyśmy go o to serdecznie. Nie miał czasu pisać. Cała spuścizna, którą zostawił, poza jego osobistym dziennikiem Pro Memoria, to są właśnie kazania. Kazania. Jedyna broń prymasa Wyszyńskiego. SB-cy nagrywali je wszystkie, prowadzili analizy i bilanse tekstów. Średnio wygłaszał 550 kazań rocznie, codziennie przynajmniej po dwa. Prymas nie miał dostępu do prasy ani radia. Rekwirowano książki katolickie. Zaplanowana akcja SB, jednoczesnych rewizji w domach ósemek. Dziewczęta miały być aresztowane jednej nocy. Uratował je nagły przyjazd kardynała Cazarolego z Watykanu. Akcję aresztowań i rewizji dlatego wstrzymano. MSW z Wojskami Ochrony Pogranicza i z Ministerstwem Spraw Zagranicznych kontrolowało wszelkie przyjazdy duchownych z zagranicy. Zwróciły uwagę starania o wizę do Polski księdza Peszkowskiego z Ameryki. Był jednym z tych oficerów, którzy cudem uniknęli rozstrzelania w Katyniu. Kilka lat odmawiano wizy księdzu Peszkowskiemu. Z trudem zdążył na pogrzeb matki do Sanoka. Uznano go za osobę niepożądaną w Polsce Ludowej. Stale pomagał harcerzom, młodzieży uratowanej ze zsyłek na Syberię. Harcerkom wysyłał do Polski pieniądze i paczki z nylonami na handel, by mogły utrzymać się i studiować. SB szykanowała przyjaciół księdza, jak Jerzego Krzysztonia. Reakcyjny kler to ksiądz Peszkowski, ważny łącznik prymasa z Polonią w świecie. Pragnąłem być na uroczystościach tysiąclecia, choć na jednej stacji, no kiedy byłem blisko i byłem taki szczęśliwy, pod obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, która miała w takiej ramie tej węgla zrobiony, i mogłem patrzeć na to całe wzgórze, same głowy męskie, przede wszystkim, bo to była pielgrzymka mężczyzn. I w pewnym momencie, kiedy po kazaniu, które miało piękne kazanie wtedy, i trzeba było usłyszeć, wierzę w Boga. I wtedy, kiedyśmy wszyscy wstali, czekali na to wyznanie wiary świętej, to ksiądz prymas tak powiedział: łykaj Polskę. Bardzo wam dziękuję, najmilsi robacy, że przyszliście tutaj w tej nielicznej grupce i dziękuję wam za to, żeście podjęli ten trud.
przybyciem do Polski, bo zawsze do tego zachęcamy, żeby matkę swoją odwiedzić. Nie trzeba się lękać, nie trzeba się obawiać, bo to nie przystoi, lęk nie wypada. Po prostu Polacy na ogół nigdy się niczego nie boją, więc cóż dopiero przyjechać do ojczyzny. ...1966 rok. Władze nie wpuściły papieża do Polski na uroczystości milenijne i wstrzymały wydanie paszportów prymasowi i biskupom. Taki był odwet za ogłoszone przez episkopat orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. Paszporty wydano po 2 latach karencji. Prymas Polski zmuszony był składać osobiste podania do towarzysza, premiera czy milicji o paszporty dla siebie, dla współpracowników z kurii. Na litość Bożą, o co właściwie idzie, to nie wiem. Nie spodziewam się, najmilsi, dla siebie niczego dobrego. Ja tylko was proszę o jedno. Miejcie tę odrobinę zaufania do swojego biskupa, który umiał i walczyć jak potrzeba w obronie ojczyzny. Jestem żołnierzem też. Brałem udział w powstaniu. Nosiłem na swoich ramionach żołnierzy rannych. Wszystko, co sumienie Polakowi kazało zrobić, jestem robił. Jestem przekonany, że na to, co dziś przeżywam, nie zasłużyłem sobie swojej ojczyźnie. Ale jeżeli się tak dzieje, to w imię Boże wszystkim twoim oszczercom przebaczam. I niech oni to wiedzą, że przebaczą. Analizy psychologiczne, raporty, doniesienia. Tworzono ich tysiące. Bezustannie inwigilowany wróg komunizmu, prymas, wykorzystywany był przez służby do prowadzenia systematycznej dezintegracji całego kościoła w Polsce. Specjalna sekcja bezpieki, powołana do kontrolowania i kopiowania korespondencji krajowej adresowanej do i od prymasa. Wiele listów. Preparowane w SB anonimy, obraźliwe, wulgarne, by dręczyć adresata. Manipulowano oficjalną i prywatną korespondencją pracowników kurii. MSW przejmowało całą korespondencję zagraniczną kurii, szczególnie z Watykanu. Spisany został każdy sprzęt w pokojach prywatnych prymasa. Funkcjonariusze SB dysponowali też duplikatami pieczęci i kluczy do pomieszczeń całej kurii. Akcja Kryptonim Trzmiel. Zadanie – podsłuchiwanie osobistego pokoju prymasa. Funkcjonariusz bywalec kurii w raportach preparował intymne rozmowy założycielki ósemek. Na przykład: kochany, weź ten lek przed kazaniem. Tatunciu, bo wzmacnia serce. Proszę, kochany tatku. Ja mówiłam tateńku. No, ale wszyscy mówią, pół Polski mówią mu ojcze. Wszyscy mówili, był bardzo ojcowski i ludzie mówili do niego ojcze, ojcze prymasie albo ojcze. A ja mówiłam tateńku, bo mój ojciec zginął, zanim ja się urodziłam. Więc to był mój jakby jedyny naprawdę ojciec w życiu, prymas Wyszyński. A kiedyś moje koleżanki były zaproszone przez ojca, przy nich powiedziałam, przy tych moich koleżankach. Ja mówię, tateńku, a one zrobiły okropne miny. Potem jak ojciec wyszedł, one mi powiedziały, jak tyś mogła tak prymasowi powiedzieć. Ja mówię, jak? Tateńku do prymasa?
wielkiego prymasa Polski, którego uwielbia cała Polska i patrzy na niego cały świat. Ja wiecie, się zwariowały. No przecież dla nas to jest ojciec, tata. Nie, za wielki człowiek nie miałaś prawa tak powiedzieć. Ja powiedziałam, wariatkę jesteście, trzasnęłam drzwiami i wyszłam. Gdy prymas zachorował ciężko i przełożona ósemek musiała zawieźć mocz chorego do analizy, i ten fakt wraz z wynikami badań znalazł się w raportach MSW, Departamentu do Walki z Kościołem. Prymas choruje. MSW poszerza zakres działań. Rozgrywanie sukcesji po nim. Zebrali setki donosów o biskupach, kandydatach na funkcję kierowniczą, jak określali partyjnym językiem esbecy. Najgroźniejszy wydawał im się kardynał Wojtyła. Kolejne plany MSW. Możliwości rozwinięcia działań dezintegracyjnych obliczonych na osłabienie pozycji Wyszyńskiego, tworzenie konfliktów między biskupami, szerzenie pomówień, wzmacnianie agentury. W 1972 roku Pion IV liczył 4071 tajnych współpracowników, w tym 2494 osoby duchowne. MSW we wszelkich środowiskach zwiększało werbunek donosicieli, nie licząc się z żadnymi kosztami. Intensyfikowano działania obliczone na osłabienie struktury i jedności Kościoła. Wśród znacznej części księży ugruntowano pogląd, że odpowiedzialność za brak normalizacji stosunków państwo-kościół ponosi Wyszyński. Rozwijano operację dezinformacji samego prymasa, by podkopać jego zaufanie do kardynała Wojtyły. Nie kierujemy naszej pracy przeciwko nikomu. Jednego tylko mamy wroga, szatana. Wszyscy inni, choćby się uważali za naszych wrogów, dla nas, w naszym sercu, wrogami nam nie są. Bo żeby kogoś uważać za wroga, trzeba mieć w sercu swoim uczucie wrogości. Powiadam się w tej chwili przed wami jako wasz biskup, dzieci moje najmilsze, że pomimo wszystko, co mnie spotkało w ostatnich miesiącach, do nikogo nie mam w sercu uczucia wrogości. Sprawa kryptonim OSA. Działania MSW w Chorzczówce pod Warszawą. W domku prymasa, gdzie lubił w ciszy pisać i odpoczywał. W tym domu, u sąsiadów za płotem, rozlokowano punkt stałej obserwacji i podsłuchiwania. Akcja prowadzona była bez chwili przerwy. Nagrania na bieżąco analizowano. Kapral Milicji Obywatelskiej Janusz Karczewski to prowadzący obiekt OSA.
Za ścianą, obok pokoju matki, milicjant Zomowiec zainstalował aparaturę do całodobowego nagrywania każdego szmeru z domku i ogrodu prymasa. Akcję nadzorował sam major Adam Pietruszka, wespół z Zenonem Chmielewskim, ojcem SBK Waldemara, którego pozna cała Polska po zabójstwie księdza Popiełuszki. Podanie. Proszę o przyjęcie do pracy w MO. Praca ta odpowiada moim zainteresowaniom. A jeżeli cierpimy bez win i cierpimy za imienia Chrystusowego, czyż może być większa radość? Czyż może być większy zaszczyt? I dlatego też, najmilsze dzieci, bądźcie spokojne, bądźcie ufne, wyrzućcie z serca swojego wszelkie smutki, wszelką niechęć, wszelką urazę. Zostawcie to tutaj, w tej świątyni, a wyjdźcie z niej tylko ze światłością, tylko ze źródłem wody żywej, tylko z nadzieją, tylko z wiarą, tylko z miłością. Bardzo przeżyłam fakt odkrycia podsłuchu tu w Choszczówce, bo ja w sumie je odkryłam przez fakt sprawdzenia domofonów. Tu są 4 poziomy i na każdym poziomie był domofon i któryś domofon się zepsuł, więc ja te wszystkie 4 domofony zniosłam na dół, powłączałam i słyszę w domofonie głos. Ja mówię, dziwna rzecz, w domofonie głos, czy jakieś fale radiowe się nakładają, czy coś. Przeleciałam dom naokoło, nic nie ma, nikt nie czyta, nikt nie modli się, nikt głośno nie rozmawia. Weszłam do pokoju ojca, a tam siedzi nasza jedna dziewczyna, która się przygotowywała do egzaminu z prawa. I coś tam usilnie czyta. Ja mówię, Jola, czy ty masz włączony jakiś magnetofon, czy jakiś aparat? Nie, nie mam. Ja mówię, no to słuchaj, to mów głośno Ojcze Nasz, ja zlecę na dół i zobaczę, czy to jest twój głos, który ja słyszałam tam w tym domofonie. No więc rzeczywiście, ona mówi Ojcze Nasz, ja to Ojcze Nasz słyszę o 2 poziomy niżej. Obeszłyśmy pokój ojca. Oglądnęłyśmy każdy zakamarek, każdą szczelinkę. Dosłownie wszystko było tam przez nasze ręce poszukane. Dywan odsłoniłyśmy. Nie ma, no kamfora w wodę, a podsłuch jest. No i jacyś tam znajomi przyjechali tutaj i od razu zorientowali się, że to jest podsłuch umiejscowiony we wszystkich kontaktach i w tych ujęciach elektrycznych, które są tak zwane puszki, to się chyba fachowo nazywa. Tam był taki wyrzeźbiony 20-centymetrowy rowek, głębokości 2 cm i ebonitowa kostka, trochę większa niż się gra w arcaby czy w szachy. I to właśnie był ten podsłuch. W raportach MSW pojawia się coraz większa aktywność majora Pietruszki, który kieruje pozyskiwaniami TW, poluje na byłego kierowcę prymasa, nadzoruje próby pozyskania Furtiana Kuli. Ksiądz Goździewicz usiłuje wyrwać się z pętli współpracy z SB. Szantażowany, łamany doprowadzeniem do choroby psychicznej bliskiej mu osoby, próbuje pracować na 2 strony. Powie prymasowi o swoim dramacie.
prymas mu wybaczy. Jeżeli chodzi o takie różne listy anonimowe, to ksiądz prymas wrzucał to do kosza. Czasami się zdarzyło, że ktoś, czasami zresztą ksiądz sekretarz najczęściej korespondencję przeglądał, ale były takie dwa chyba wydarzenia, że się znalazły listy, które były anonimami perfidnymi na biurku księdza prymasa i on uważał, że to, już, że to jest właśnie do niego list skierowany i wiemy na pewno, że bardzo to ksiądz prymas przeżył. To było rzeczywiście straszne, bo oni mogli sobie wymyślać, co chcieli, ale nigdy nie okazywał jakiejś nienawiści do tych ludzi, wręcz odwrotnie. Przy stole nie wolno było nic mówić złego na temat przeciwników, na temat rządzących. Ten temat był zakazany. Jeżeli ktoś się zapędził, szczególnie z księży, to zaraz ksiądz prymas, wiesz co ja na ten temat myślę? Więc nie wolno było. I myśmy często się modlili z inspiracji księdza prymasa za tych właśnie wszystkich, którzy, za nieprzyjaciół po prostu. Strategie działań tajnych służb obejmowały prowadzenie stałych obliczeń. Liczono dokładnie uczestników mszy świętych, pielgrzymek, procesji. Spisywano wszelkie dane o uczestnikach nabożeństw, by ich prześladować, nakłaniać do współpracy. Fotoreporterzy pracujący dla SB portretowali tysiące wiernych. W MSW działała najnowocześniejsza w kraju komórka filmowa. Prezentowane fragmenty filmów operacyjnych realizowane były przez pracowników zespołu filmowego Wydziału 12 Biura B Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zlecenie Wydziałów Obserwacyjnych Biura B oraz innych jednostek resortu spraw wewnętrznych. Filmowy Biura B MSW prowadzi dokumentację filmową w sposób tajny przy wykorzystaniu stałych punktów zakrytych, samochodów specjalnie przystosowanych do tajnego filmowania oraz kamer filmowych instalowanych w teczkach, aktówkach i innych przedmiotach codziennego użytku. Filmowy prowadzi również dokumentację filmową w sposób oficjalny, występując pod legendą ekip filmowych Telewizji Polskiej. Takie szkoleniowe filmy MSW służyły do ośmieszania katolików, budzeniu do nich pogardy u kandydatów do pracy w SB. Pielgrzymów idących na Jasną Górę filmowano z samochodów milicyjnych, śledzących każdy krok pielgrzymek. Na trasie 254 pielgrzymki do Częstochowy wykonano 1530 zdjęć fotograficznych oraz nakręcono 4400 metrów taśmy filmowej, na podstawie której zrealizowano godzinny film dokumentalny. Urzekał mnie stosunek księdza prymasa właśnie do tych tak zwanych wrogów kościoła. Zawsze nam powtarzał: Bóg i tego miłuje, kto się plecami do Niego obraca, bo to też Jego dziecko. I właściwie on był ojcem nie tylko wierzących i był zatroskany nie tylko o swoje owieczki, które są w kościele, ale on się czuł ojcem całego narodu. On się czuł ojcem też tych ludzi,
jakoś dotkniętych nieszczęściem komunizmu i jakoś wplątanych w ten system. Kiedyś wrócił po takiej bardzo trudnej rozmowie, sam z siebie powiedział: wiecie, w tych rozmowach to tylko ja jestem wolny. Oni nie wiedzą, na co mogą sobie pozwolić. Stan zdrowia prymasa pogarszał się. Chorował także pod stałą kontrolą MSW. Zdobywali kopie recept czy spisy telegramów od przyjaciół chorego. Gdy prymasa operowano w Rzymie, informacje płynęły nieprzerwanie dzień i noc za pośrednictwem ambasady do MSW i dalej do Komitetu Centralnego PZPR, a tędy do Moskwy. Nic nie zdołało zachwiać tą przyjaźnią, a wybór papieża Polaka był szokiem dla służby bezpieczeństwa. Kościół w Polsce dzięki kapłanom jest niepokonany. Jest niepokonany dzięki tej jedności kapłanów z episkopatem i z kolei jedności całego społeczeństwa z kapłanami i z episkopatem. Ale Kościół przez kapłanów także można pokonywać i przed tym trzeba się bardzo strzec. Natychmiast tworzone są precyzyjne plany polityki operacyjnej, charakterystyka kadencji, dalsze cele dezintegracji Kościoła. SB poważnie obserwuje kandydaturę biskupa Glempa i podsyca animozję wśród księży. Lista tajnych współpracowników. Figurant i problem to papież Karol Wojtyła. Tak wyglądała siatka tajnych współpracowników SB, stale pracujących wokół Jana Pawła II i prymasa. Między innymi TW Zenek to Edward Zalewski, TW Gołąb to Leon Pawlina, TW Bogucki Witold Bieńkowski. Do mnie dotarło wezwanie, że mam się stawić na przesłuchanie do władz UB na ulicy Chopina. No to poszedłem. Poszedłem jako ksiądz w sutannie, bo wtedy się tak chodziło. Klerczmen jeszcze nie był używany. Przyszedłem, pierwsza brama się otworzyła, tą przepustka, później druga, później trzecia. Za tą trzecią, jak się zatrzasnęła, to mi już trochę ciarki przeszły po kościach. Myślę sobie, co to będzie dalej. Ale jakoś bardzo ładnie zachowali się wojskowi, to znaczy w mundurach wojskowych siedzący. Kiedy ja wszedłem do pokoju, gdzie mnie wprowadzono, to oni wszyscy wstali i powiedzieli dzień dobry, ja im też się przywitałem. I mówię, który z panów będzie mnie przesłuchiwał? A oni pokazali, nic nie powiedzieli, tylko gestem na drzwi i tam wprowadzono do następnego gabinetu, gdzie w randze majora chyba przesłuchiwał mnie. Najpierw na mnie trochę warknął, że
Dlaczego ksiądz nie przychodzi na nasze wezwania? My już czwarte posłaliśmy. Ja mówię, pierwsze do mnie dotarły i natychmiast się stawiłem. Trzy poprzednie do mnie nie doszły. Opracowano w MSW precyzyjne plany strategiczne działań przeciwko kardynałowi Gulbinowiczowi i biskupowi Tokarczukowi. Obaj uznani zostali za najbardziej niebezpiecznych dla Polski Ludowej. Później dodano do tej listy biskupa Glempa. Wiem, co się należy prawdzie. A prawda jest taka, że problem nie tkwi w tym, że ja zaostrzam, czy to, tylko tkwi w tym, że komunizm chce zniszczyć i naród, i Kościół, i wszystko. Krytyczny stan zdrowia prymasa Wyszyńskiego. 13 maja 1981 roku zamach na papieża. Taki zaskakujący zbieg okoliczności. Gdy dowiedział się o zamachu, powiedział: nic za mnie, wszystkie modlitwy za Ojca Świętego. On musi żyć, a ja już mogę odejść. Ta akcja ma kryptonim KIR-81. Obstawianie pogrzebu prymasa. Władze obawiały się rozruchów. Sztab funkcjonariuszy SB pilnuje ciała zmarłego. W tym delegowani nawet generałowie Stachura, Straszewski, Bejm, Ciastoń. Agencja Interpress dostaje monopol na kontrolę informacji. Gorliwy TW Ludny donosi wprost z pokoju zmarłego prymasa. Treści testamentu jeszcze nie znam. Ten zwycięża, choćby był powalony i zdeptany, co miłuje, a nie ten, który w nienawiści depcze. Ten przegrał. Kto nienawidzi, przegrał. Kto mobilizuje nienawiść, przegrał. Kto walczy z Bogiem miłości, już przegrał. Na koniec spisano numery wszystkich samochodów pod kurią. I jeszcze tylko wniosek o zakończenie działań prorok. Podpisuje Pietruszka, podpułkownik. Powstaje nowa teczka. Prymas Józef Glemp. Zostałem zaproszony do Neapolu na zjazd prawa kanonicznego i zgłosiłem się opaszło. Ja wtedy miałem miejsce meldowania w Gnieźnie. Ja się zgłaszałem tam do biura. To ktoś z Warszawy musiał przyjeżdżać, żeby ze mną mieć kontakt i mi proponować raz i drugi rozmowę taką, że czy ja bym nie szedł na jeszcze do informacji, jak udzielić. I ja prosto z mostu powiedziałem, że informacje no to udziela arcybiskup Dąbrowski, no ale chcielibyśmy drugi kanał. To ja mówię kanałem, ja nie będę. I dali mi paszport w dzień rozpoczęcia się zjazdu kanonicznego. No to ja paszportu nie wziąłem, bo mi niepotrzebny był, bo ja chciałem jechać na zjazd, a nie po zjeździe pojechać sobie. Natomiast było dużo takich podchodów innych, najczęściej przez kobiety, stare i młode, które coś by chciały, coś pożyczyć, albo coś tam powiedzieć, coś. To tego było dosyć dużo, ale z tym sobie dosyć ładnie radziłem. Prymas nie spodziewał się stanu wojennego i myślę, że dla niego największą tragedią byłby stan wojenny. Ja myślę, że Pan Bóg mu tego oszczędził, że on jednak umarł przed stanem wojennym i ta tragedia, bo to była tragedia, stan wojenny, że to przyszło znieść innemu, już młodszemu niż prymas Wyszyński. Był to człowiek, który myślał z wielką troską o ojczyźnie.
o Polsce i wiedział, że Polska przeszła rozmaite koleje. Sam przeżył, przecież pod zaborami był i czasy międzywojenne. Studia, które mu pozwoliły patrzeć na Europę i na zagadnienia społeczne dosyć szeroko. Znał marksizm, przeczytał Kapitał Marksa, co nie mogli się popisać, myślę, jego rozmówcy marksistowscy. Miał wizję Polski taką bożą, katolicką, uczciwą. Ja się bardzo obawiam i bardzo bym o to jako następca, pokorny, biedny następca prymasa Wyszyńskiego prosił, żebyśmy nie sprowadzali, mówiąc o Wyszyńskim, tylko tej osoby do wymiaru wielkiego człowieka, bo to był święty człowiek. Często się mówi, że on walczył z komunizmem, że wtedy, kiedy był kapitalizm, a on był profesorem katolickiej nauki społecznej, że walczył z kapitalizmem. A ktoś bardzo trafnie powiedział, on nie walczył z żadnym ustrojem, ale w każdym ustroju walczył o człowieka. Eskalacja zbrodni reżimu. To pierwsze operacyjne zdjęcia zwłok księdza Popiełuszki wydobytych z Wisły. Miesiąc przed morderstwem uczestnik zbrodni, porucznik Chmielewski, zdążył obronić w MSW pracę magisterską o prymasie Wyszyńskim. Adam Pietruszka, awansowany na generała, szkolony w ZSRR i NRD, zostanie zdegradowany. Ale w rok po morderstwie księdza Jerzego Departament Finansów MSW prześle na interwencję ministra Kiszczaka nowe wyliczenie emerytury Pietruszki. To tylko 9 tysięcy, 8 pensji zwykłego Polaka. TW zarabiają wtedy pięciokrotność pensji co miesiąc. Ja miałem kilka takich mianowicie najść skomasowanych w 3 latach. Na początku kapłaństwa, jeszcze w Jaworze na pierwszej parafii, kiedy chcieli rozegrać nas, wikarych i mnie w nich, z proboszczem w sprawie budowy kościoła, o które proboszcz na siłę postawił barak. Drugi raz potem przy paszporcie. Pamiętam, jechałem na kurs języka niemieckiego do Niemiec i przyjeżdżam do Oświęcimia, gdzie byłem zameldowany po paszport w czerwcu, sesja egzaminacyjna, a pani mówi tak, proszę księdza, ale paszport będzie jutro gotowy. Wiedziałem, o co chodzi, nie? Ja mówię, proszę pani, ja do jutra nie mam czasu czekać, ponieważ ja wracam do Lublina, ja wcale nie muszę jechać do Niemiec, nic się nie stanie, nie będę żebrał. Natomiast trzecim razem w 1982 roku, pamiętam, że wróciłem do Krakowa, pracowałem w kurii na Pacie i mówiłem na procesji Bożego Ciała, mówiłem kazanie na rynku w Skawinie, bo tam mieszkałem wówczas. I powiedziałem dość mocno to kazanie i użyłem analogii, że tak jak nie potrafili zdławić Konstytucji 3 maja, bo przyszła targowica i ją zniszczyła, ale ona wydała owoc, tak Solidarność przez stan wojenny zniszczona, na krótko też wyda owoc. 2 tygodnie upłynęło, przyszedł pan i też mówi, że nie zgadza się z tym kazaniem, chciałby podyskutować. Ja mówię, skąd pan zna to kazanie? A my wszystko wiemy i mamy, nie? Rozmawiam z nim, bo mnie naszedł po prostu w domu. Może 5 minut i wchodzi proboszcz. I mówię, natychmiast go zdemaskowałem, mówię tak, proszę księdza proboszcza, to jest pan z SSB, który mianowicie chce mnie pouczać o kazaniu i tak dalej, i tak dalej. A wtedy ksiądz proboszcz, który tego człowieka nie, wydawało się, że nie znowu nie miał prawa znać, mówi, a pan mnie kiedyś tutaj w urzędzie miasta namawiał, żeby księdza Nycza uspokoić na ambonie. Więc ta konsternacja, odszedł i wtedy czytam w zapisie, że trzyma linię Macharskiego, jeżeli powiedział wprost i cytat, bo powiedziałem rzeczywiście, że jeżeli mnie chcecie przesłuchać, to proszę mnie oficjalnie wezwać do prokuratora czy do sądu, ja przyjdę. I notatka wyrejestrować jako kandydata na współpracownika, bo nie rokuje nadziei. Strategia i plan. Tam nie ma miejsca na emocje, tam spędny jest szpan. Czerwoni góro tracisz ty, bo płynie morze białej krwi. Chyba że pionki zmienią w porę reguły tej gry. Czerwoni góro tracisz ty, bo płynie morze białej krwi. Chyba że zwykłe pionki zmienią.